Siemaneczko, dobryściaki, z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym odcinku z gierki Prison Architect. Po półrocznej przerwie postanowiłem do tej gierki wrócić, bo była świetna. Tutaj już jest więzienie, które budowałem wcześniej. Jak ktoś z Was nie widział poprzednich odcinków, a jest ciekaw, jest zainteresowany, to odsyłam do playlisty. Macie ją w opisie pod filmem. Zachęcam Was też do pozostawienia łapki w górę. A my zabieramy się za rozbudowę naszego molocha, za rozbudowę naszego więzienia. Musimy na pewno kilka biur wybudować. Tutaj musimy wsadzić łóżka do tych pomieszczeń sypialnych. No mam ostrzeżenie, zaniedbanie, jeszcze 5 śmierci i poniosę odpowiedzialność karną, więc jest lipa. A funduszy mam tylko 2800. Co to jest? Zagrożenie. Czekajcie, musimy sobie dobrać więźniów 14, żeby tylko przejechało. Sporo rzeczy tutaj nie będę pamiętał, to na pewno, więc 26 przyjedzie za 12 tysięcy. Ale to jest, nie mam tyle pomieszczeń. 14 muszę dać na ten moment. Dobra, włączamy play, zobaczymy, co się będzie działo. Muszę tu jeszcze sporo rzeczy, jak widzicie, odblokować. Odblokuj konserwację, ale konserwacja jest odblokowana za 8 minut? Chyba tak. Dobra, ok. 2000. Ja tu muszę te łóżka włożyć i to jest teraz najpotrzebniejsze chyba. Ile kosztują łóżka piętrowe? 500. Słuchajcie, nie pamiętam, jak się je obracało. No i mamy trochę problem, bo nie pamiętam, jak się odwracało. Aha, dobra, już wiem. Na scrollu myszki. No i dobra, to będzie koło kibla. Pozbędę się całego hajsu. Okej. Przyjechali tam już, czy nie? 8 minut minęło, ale... Nie wiem, co to jest. Koszt 500. Dobra, no to ja nie mam tyle pieniędzy teraz. Wstawiłem tutaj te kilka łóżek. Czekajcie, pozbieramy tutaj drewno. Nie wiem, jak oni to mają sprzedaj, nie? Gdzie to było? Sprzedaj przedmiot. To trochę hajsu mi tutaj chyba wpadnie. Widzicie, tutaj sporo drewna do sprzedania. Niech oni to na stosiki pozbierają, wtedy będzie mi to łatwiej spieniężyć. Okej, przyjechała... Kabaryna? Nie, łóżka przyjechały. Poziom zagrożenia wysoki i rośnie. I tu jest problem. Czemu oni wszyscy są na spacerniaku? To mnie teraz zastanawia. Powinni być gdzieś tam i pilnować. 1700. Dobra, tu jest kolejny stosik. Gdzieś tu pewnie jeszcze będą, no właśnie. O, transport więźniów, dobra, zaraz będzie jechał, za pół godziny. Ale jest tylko 14, więc spoko, akurat tyle, co dam radę zmieścić. Co ten mój kot tak miałczy? Czy nie mój, tylko moich. Fajnie do tej gierki wrócić, nawet po tak długim czasie, bo przez chwilę myślałem, że tu nie mam płotu. Bo ta gierka jest fajna i gra się w nią naprawdę przyjemnie. Mam 12 tysięcy, słuchajcie, nie wiem skąd. Więźniowie przyjechali? Nie, przyjechali teraz. Automatycznie, z tego co wiem, to ich będziemy przeszukiwać.
prawnik za piątkę. Nie wiem, czy ich przeszukujemy automatycznie, czy nie. Zróbmy sobie, dobra, niech wszyscy wejdą, a potem ich przeszukamy. Już tu się leją. Klasyfikacja. Przeszukać gnoja. Ok, 88 już mogę pomieścić. Ale patrzcie, zagrożenie nagle na bardzo duże, no. To jest lipa. Co oni tutaj mają? Mała rura. Weź to. Wyrzucimy to. Damy tu kolejne łóżka, z tego względu, że zaraz tu nam przyjadą. Aha, tutaj mam jeszcze niezrobione, czyli kibelki tam będzie trzeba włożyć. Izolatek pewnie muszę mieć więcej. Patrzcie, jakie zagrożenie. Dobra, zatrzymamy to sobie w tym momencie i zrobimy tutaj izolatki do końca. Ściana z cegieł. Okej. Tyle tam hajsu jeszcze zostało. Teraz tak, muszę zrobić drzwi do celi, tak? Drzwi izolatki. O kurde, pozbędę się całego hajsu. To dobra, to zróbmy sobie tutaj jeszcze. Jaka to jest podłoga? To mnie teraz zastanawia, bo nie pamiętam. Chciałbym zrobić taką samą. Tu chyba płytki betonowe, chociaż nie. Kamień, płytka chodnikowa to raczej. Też nie stylowe płytki na pewno, nie? Co to było? To były chyba płyty betonowe. Nie. Co to było? Płytki marmurowe, no na pewno. Betonowa posadzka, to im badamy, nie? Czemu nie mogę? Nie wiem dlaczego nie mogę, ale nie mogę. Dobra, potem to zrobimy, ogarniemy. Musimy im tutaj prąd jeszcze podprowadzić. No i wodę, małe rurki chociaż. A jeszcze hajsiwa mi styknie. Dobra, włączymy play, no i zobaczymy co tutaj będzie się działo. Zagrożenie jest bardzo wysokie. No i będzie tutaj przekichane. No, tutaj będzie problem. Wszyscy z łaźni wynocha. Nie wiem, czy... Patrzcie ile to jest ludzi na spacerniaku. Znaczy gadów. Nie wiem dlaczego. No ale cóż. Trochę tu jeszcze drzew mam. Aha, myślałem, że kabaryna jedzie. Nie, nie, nie. Kolejna za 22 godziny. Przywiezie nam 14 więźniów. A my możemy tutaj dać dziesięciu. Dobra, dobra. Spokojnie. Tam łóżka jeszcze wsadzą. No. Tyle tylko, że ja potrzebuję łóżka do izolatek. 2, 4, 6, 8, 10 izolatek tylko będę mógł tutaj zrobić. Lekko to przyspieszmy. I nie wiem, czy tutaj nie trzeba zrobić... Aha. Potrzebuję na pewno czyszczenie. Brygadzista jest wymagany. Gdzie ja mam brygadzistę? Gdzie jest brygadzista? Pomocnik, prawnik. Co, jestem ślepy? Finanse, prawnik.
Ogrodnictwo, raj podatkowy. Nie wiem, ja chyba muszę mieć biuro z brygadzistą, tak mi się coś wydaje, więc to zatrzymam w tym momencie. Tutaj sobie ambulatorium będę jeszcze powiększał, to na pewno. Tutaj nie. Czekajcie, obejrzę to sobie tak z góry bardziej. Tutaj damy tego brygadzistę, dobra. Oczyszczenie musimy mieć, bo inaczej będzie lipa. Aha, ja już wiem, co tam źle zrobiłem, nie mogę posadzki zrobić. Dobra, dobra. Bo ja miałem wyznaczać pomieszczenia. Tak to miało wyglądać. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 5 metrów na pewno. Chyba takie coś bardziej. Okej, mam tylko 900 w tej chwili, ale tutaj musimy jeszcze wstawić drzwi nasze. Gdzie są zwykłe drzwi? Drzwi dla personelu. No chyba to źle zrobiłem, trochę za duże, bo tu przecież już mur stał, ale okej, dobra. No problemu. Prąd i woda tam jest doprowadzony? Nie, niestety nie. Tak to zrobimy. Wody nie trzeba, tak? Okej. Znówmy sobie to. Musimy mieć pomieszczenie dla brygadzisty. Odblokować sprzątanie, ogrodnictwo. No muszę odblokować sprzątanie. Dobra, 20 mogę już więźniów sobie tutaj sprowadzić. Wszyscy w transporcie 48, no nie, 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 nie. Ale za 20 tysi. Nie, 20, za 9. Nie może być inaczej. Tutaj trzeba siły na zamiary mierzyć, bo inaczej będzie wielka kupa, że tak powiem. Izolatki się tutaj budują. Ostrzeżenie nadal mam dość duże i to mnie denerwuje. Ale spokojnie, tutaj jednego zamurowaliśmy. No cóż. To już porobimy sobie. Dlaczego ja mam 20 tysięcy znowu? Cóż tu się stało, że są... Jest hajsiwo na moim koncie znowuż. No, w każdym bądź razie narzekał nie będę, nie? Izolatki. Gdzie tu są... Coś z prądem się dzieje. Ja to muszę wszystko sobie... na nowo obadać. To będą izolatki, ale widzę, że prąd muszę... Muszę zadbać o prąd. Elektryczna stacja 5000, ale ja ją muszę mieć. Bo inaczej będzie bryndza. I myślę, że tutaj tą stołówkę też trzeba jeszcze powiększyć. Nieco. Czekajcie, bo ten się tam zaś zabetonuje. Trzeba drzwi wstawić. Do izolatki. No, to jest chyba ta posadzka, tak, zgadza się. Oj, co tam się dzieje? Chyba wpierdziel dostał jakiś ten policjant. To jest, przeszukać więźnia. Cóż tu się dzieje? Moją nieobecność. Dobra, tu już jest izolatka gotowa. A tu cała reszta tak nie bardzo. Tutaj drzwi do izolatki. I tu jak zbuduję mur, to też kolejne drzwi. Na razie się nie da tego uzupełnić. Dobra, jeszcze mam 12 tysięcy. Co tam się znowu dzieje? Biją gadów. Dobra, buduj tą ścianę. Czekajcie, muszę na gliniarze zobaczyć, o co tutaj chodzi.
O, mam zamieszki, no będzie przekichane. Maluj go. Tu się woda wylał z kibla wodę. Dobra, śmierci nie ma. Wróćmy sobie, co z tym prądem? Wróćmy sobie tutaj do izolatek. Lekko przyspieszymy. Ale nie, bo tutaj jeszcze tą posadzkę muszę zrobić. Nie wiem, dlaczego tutaj nie da się teraz. Oni chyba to będą robić dopiero, tak? Patrzcie, ci już w izolatkach są. Dobra, trzeba im kible, to na pewno. Umiejscowić. Teraz tak, tutaj, 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 tutaj i tutaj. I jeszcze łóżka. Zwykłe łóżko. Za 200. 10 izolatek w każdym bądź razie będzie kolejnych gotowych. Zostało 9000. Patrzcie, wody nie mam też. To przez to, że nie ma prądu. To na pewno kondensator kolejny tutaj walniemy. Nawet 2, albo 3, albo 4. Przepompownie wody za piątkę. Nie, przepompownie nie trzeba. Piątkę zyskamy. Z tego względu, że to o prąd tutaj się rozchodzi na bank. Dobra, kolejni lądują do izolatek. To bezpieczeństwo, no mam spore. 11 godzin i 19 do ostatniego zagrożenia, do wygaśnięcia tego. A 19 godzin do przywiezienia kolejnych więźniów. Dobra, tutaj sobie zróbmy mur. W ten sposób. Damy im tu mozaikę, czemu nie, za 200. Niech ma. I wybudujemy od razu kolejny budynek ceglany. Chyba takie coś. Damy im tu drzwi dla personelu. Będziemy mieli to z głowy, myślę. Jest tam woda i prąd podprowadzony, jest, ale ten przewód elektryczny trzeba jeszcze jednak przedłużyć. Dobra, hajs jest. Tego brygadzistę za chwilę tu będę mógł zatrudnić w sumie. Tylko co ja potrzebuję do pokoju... Czekajcie, zatrzymam sobie na chwilę. I potrzebuję biuro. Biurko, krzesło, szafka na akta, tak? Biurko, krzesło, szafka na akta. Biurko. Rozmieścimy to w ten sam deseń, co jest to tam wcześniej rozmieszczone. Aha, tu jest o jeden za mało. No dobra. Cóż. Powinno być jedno wyżej. Ale jest 4 na 6, dobra. Na 5. Biurko. Szafka na akta. I potrzebuję jeszcze krzesło. Dobra. I tu będę mógł zatrudnić brygadzistę, personel. Mamy brygadzistę. Dajmy sobie go tutaj za tysiaka. Piknie. Czyli mogę teraz zatrudnić woźnych chyba. Tych, co sprzątają. No jeszcze nie mogę. Czyszczenie. Wymagane biuro. No dobra, dobra, dobra. To spokojnie. Włączmy sobie play. Niech zrobią tamtemu to biurko. I niech tutaj mi ten prąd... Dobra, montują kondensatory. Myślę, że zaraz to będzie... ogarnięte. Bo bez prądu lipa. Musimy to włączyć. Tak jest. Działation. Woda również płynie. Ok, a jak ten drugi włączę? Ten pierwszy włączy się. No właśnie. To nie wiem, po co ten drugi zrobiony został, ale... nie wiem, po co ten drugi teraz zrobiłem, no ale trudno.
Będzie na zaś. Jak nie macie wody w kiblu? A no nie macie. Rurę tam trzeba jeszcze podprowadzić. Czemu tu światła nie mają? Też tego nie kumam. Co, ja im tutaj jakieś światło muszę chyba wmontować. Tak mi się wydaje. Chociaż pewności nie mam. Dobra. Okej, 20 więźniów jeszcze mogę przyjąć i tyle przyjedzie w kolejnym transporcie. Przydałoby się tutaj jeszcze ten blok zrobić. Patrzcie, te łóżka tak głupio rozwaliłem, nie? Ale 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 4, na 6, na 8, na 20. Przecież tu 4... Aha, nie, dobra, bo oni wyszli z klatek, są na stołówce. O, rzeż! O, wow, 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 wow. Tu trzeba zrobić stoły i ławki. Zdecydowanie tak, tylko że teraz nie widzę. Damy im sól do podawania. Jak oni wyjdą, to spróbuję resztę ogarnąć. Tam się będą ciepać zaraz, nie? Dobra, temu już biurko tam niesiemy. Ej, ambulatorium na razie pusto. No, trzeba to poogarniać, trzeba, bo tutaj będzie... Na co ja zrobiłem, wyznaczyłem sobie tutaj ten kwadrat? Nie wiem. Zapewne na coś go wykorzystam wcześniej czy później. Tu musi być więcej izolatek na bank. Zatrudnij brygadzistę, przynajmniej dwóch woźnych. No niestety jeszcze ich nie mogę zatrudnić. Bo on jeszcze nie ma gotowego biura. Ma gotowe biuro. Czemu jeszcze wymaga biura? Nie rozumiem. No przecież to jest biuro, muszę... Dobra, dobra, kumam bazę. Muszę wyznaczyć, tylko jak to teraz wyznaczyć? Aha. Tutaj gdzieś to musi być, tak? Biuro, 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 tu jest. Okej, już nie wymaga biura, bo biuro ma. Więc sobie teraz mogę czyszczenie odblokować, tylko... To kosztuje 2000, a ja pewnie nie mam 2000. Nie wiem, dlaczego nie mogę. No trudno. Oj, rozwaliliście mi tu ścianę. Ale spoko. Nie, 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 nie. Ta ściana ma być tu. A ta tu. No, biuro brygadzisty jest gotowe. Oni tam niech się zajmą resztą. Mam jeszcze 20 miejsc. Patrzcie, tutaj drzwi brakuje i tak dalej, więc trzeba tutaj sobie zrobić sala sypialna, tak? Tak to jest, tak. Okej. I teraz tam powstawiamy sobie zwykłe drzwi więzienne. No i zabraknie mi hajsu na... No trudno. Czemu tutaj nie ma muru? No nie muszą chyba na zewnątrz wyjść, żeby to zamontować, tak? Tak. No nie mam 2000 teraz, żeby to czyszczenie sobie tutaj odblokować, ale to powolutku. A nie, chyba się odblokowywuje, czy za 5 godzin dopiero będzie można to uczynić. Ogrodnik jest, czyli tutaj będzie biuro ogrodnika.
sprzątanie i ogrodnictwo jest odblokowane, czy nie? Ogrodnictwo tak, czyszczenie, małe cele, o co tutaj chodzi? Dobra, pomoc prawnicza, wyrok śmierci, trwałe kary, tutaj co pisze? Odpowiedzialność za egzekucję, obrona prawnicza. Tu już jest raj podatkowy, więc tutaj już paralizatory. Dobra, tutaj już wejdziemy w bezpieczeństwo. Czyli tutaj już jesteśmy na dosyć dobrej drodze. Jest spoko. Tego chuda by się przydało przesunąć, ale okej. Okay. To zasłania mi jeden całkiem dzienny przepływ pieniędzy mi zasłania. Aha, okej. Okay. Ja się zastanawiam, dlaczego tutaj jeszcze nie ma... Co im to za światło posadziłem? Jakieś pały im tutaj... Dobra. Niech już mają takie. Czemu tam nie chce woda dochodzić? O co tutaj kaman? Nie wiem, ale pewnie się wcześniej czy później dowiem. Chyba jakie mają nastrojowe pały świetlne. No dobra, dobra. Okej, okay, tu już jest mniejsze biuro, ale 4x4, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, no. Spoko. Mam 600, dobra, dajmy im tam biurko. 30? Całkiem spoko. Dajmy im krzesło za kolejne 30 i szafka na akta. Dobra, przypiszemy, że to jest biuro. Co tam z tym prądem się dzieje? I to tutaj damy ogrodnika. Mamy takie coś jak ogrodnik? No jeszcze nie. Brygadzista, dyrektor. A dyrektora mamy? Mamy dyrektora, mamy psychologa, mamy krzesło, księgową i naczelnika. Kucharzy, psycholog, naczelnik, dobra, ok. Czyli tu już będzie gotowe biuro dla tego. A ten co zrobił? Zwolnimy go. Tutaj będzie gotowe biuro dla ogrodnika. Co to jest? Wykarm wszystkich więźniów. Dobra, zatrzymiemy to w tej chwili. No, tu jest problem. Tutaj jest spory problem i nie wiem, czy ja tej kuchni nie będę musiał powiększyć. Tak mi się coś wydaje. No. Zobaczymy, ile to kosztuje. Ja mam tylko 500, a to kosztuje 5000. No właśnie. A tu kolejni więźniowie nam będą dochodzić. To już świeci na czerwono. No nie jest wesoło, powiem szczerze. Co oni tutaj niosą? Robotnik coś niesie. Te rury, tak? Dobra. Otwórz drzwi. I zamknij. Co tam się dzieje? Dostał w pytkę chyba. No ta stołówka. Tych kucharzy nie wiem. No jest ich 5. 4 kuchenki. Może im tu walnąć jeszcze jedną kuchenkę, co? 500 kosztuje, stać mnie. No patrzcie, oj, będą zamieszki. Dobra, tutaj idzie gad już otworzyć. Dobra, będą budować, spoko. Będzie woda. Chyba. Dobra, no troszeczkę czasu to wymaga, ale woda będzie.
Na pewno w kolejnym etapie będziemy musieli rozbudować stołówkę. Co tutaj się znowu dzieje? Znowu się biją. Dobra, beściaki, ale w kolejnym odcinku już zajmiemy się tym blokiem, sektorem więziennym, gdzie są cele. Zajmiemy się tutaj sprzątaniem, bo syf jest straszny, i stołówką. W tym odcinku, beściaki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiliście łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz odnośnie tej gry, jak mam co zrobić, bo jeśli znacie się na tym lepiej, bo graliście już w Prison Architect, będę wdzięczny za każde wasze rady. I jak są spoko, na pewno z nich skorzystam po prostu. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę. Strzała.